Adam Małysz zrobił w Lachti swoje i wrócił. Najpierw na Okęciu, potem w Wiśle kibice zgotowali mu wielką fetę. Mogli za to z bliska podziwiać zdobyte w Finlandii medale. Z Warszawy w rodzinne strony Adam Małysz podróżował z honorami prezydenckim śmigłowcem. Na lotnisku Okęcie mistrza świata witały tłumy kibiców i dziennikarzy. Były oklaski, wiwaty i tradycyjne 100 lat. 100 lat! Niech żyje, żyje! Choć kibice zdawali sobie sprawę, że będzie to bardzo trudne, każdy chciał zdobyć autograf mistrza. Skończyło się jednak tylko na głośnym podziękowaniu. Z Warszawy do Wisły Adam Małysz wraz z trenerem przylecieli prezydenckim śmigłowcem. Tu na płycie klubu sportowego Start odbyło się uroczyste powitanie. Władze miasta, pan burmistrz. Adamie, w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Wisły, moje gratulacje do każdego medalu i brązu, i srebrnego, i złotego. Moje gratulacje, dziękuję za to, co robisz dla Wisły. Promuję to miasto, jak to pomoże. Bardzo byłam wzruszona. Łezki mi do oczy podchodziły. No naprawdę, no co tu... Nie wiem, co powiedzieć z wrażenia. To jest naprawdę coś pięknego. Dzięki Adamowi mamy niesamowitą promocję tego miasta w mediach, w całej Polsce, można powiedzieć, w całym świecie. I mam nadzieję, że zacznie to procentować, że ludzie będą chcieli do nas przyjeżdżać, a będąc miastem turystycznym, na tym nam bardzo zależy, ponieważ turystyka to jest nasz przemysł. No, chciałem podziękować przede wszystkim tutaj zgromadzonym, że przyszli powitać mnie. No, nie wiem, czy się mi to należy w ogóle, coś takiego, bo jest tu tak dużo ludzi, że no, trochę mnie wstyd nawet. Brawo! Wolę skakać na skoczni i ukrywać się pod okularami, niż normalnie pokazywać się. Dziękuję wszystkim. Już jutro Adam Małysz wystartuje w pierwszym konkursie Mistrzostw Polski w skokach narciarskich w Szczyrku.